Zmowy świętego Atanazego Biskupa przeciw poganom. Ojciec Jezusa Chrystusa jest daleko świętszy i doskonalszy od wszystkich stworzeń. Jako najlepszy sternik dzięki swej mądrości i słowu to jest za pośrednictwem Chrystusa Pana Zbawiciela, prowadzi, porządkuje i sprawia wszystko i wszędzie dla naszego zbawienia według swej świętej woli. Świat prze tak jak został stworzony i jakim go oglądamy, jest dobry, albowiem Bóg tak chciał i nikt nie może temu zaprzeczyć. Jeśli by bowiem całe stworzenie poruszało się bez celu i świat toczył się na oślep, słusznie można by powątpiewać w to, co powiedzieliśmy. Skoro jednak został założony mądrze, rozumnie i roztropnie, jeśli przeozdobiony został wszelkim pięknem, Zatem stworzycielem i wprowadzającym ład nie może być nikt inny, jak tylko Słowo Boga. Mówię tu o osobie słowa, które od dobrego Boga pochodzi, które jest Bogiem wszystkich rzeczy żywym i działającym. Jest różne od wszystkich stworzeń, jest jedynym, właściwym słowem dobrego Ojca. Poprzez swą mądrość oświeca stworzony przez siebie świat. Jest dobrym słowem dobrego Ojca. Wprowadziło porządek w stworzenia, i łącząc ze sobą przeciwstawne elementy, utworzyło doskonałą harmonię. Jest jedynym i dobrym Bogiem, który od Ojca, jako źródła dobra, pochodzi. Wszystko przeozdabia, porządkuje i obejmuje. Ten, który dokonał wszystkiego przez swoje odwieczne słowo i dał wszystkim stworzeniom właściwą im naturę. Nie chciał, aby podlegały ślepym prawom, aby zostały unicestwione. W swojej dobroci i za pośrednictwem Słowa, które także jest Bogiem, rządzi i podtrzymuje cały świat. W ten sposób stworzenie, oświecane prowadzeniem Słowa, opatrznością i porządkowaniem, może się ostać i trwać bezpiecznie. Co więcej, staje się uczestnikiem prawdziwego Słowa Ojca. I jest podtrzymywane przezeń w istnieniu. W ten sposób stworzenie nie przestaje istnieć, co nastąpiłoby nieuchronnie, gdyby przez słowo nie było zachowywane. Albowiem, jak pouczają nas w Piśmie Świętym słudzy prawdy, on jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wśród wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim i przez niego wszystko istnieje, rzeczy widzialne i niewidzialne. On też jest głową Kościoła. Tak więc, wszechmocne i najświętsze słowo, które wszystko przenika, wszędzie rozlewa swą moc, wszystkie stworzenia widzialne i niewidzialne oświeca swym blaskiem, wszystko obejmuje sobą i zespala tak, iż nic nie pozostaje poza jego mocą. Wszystko i wszędzie otrzymuje odeń życie, i wszystko przezeń jest zachowywane, każda rzecz z osobna jak i wszystkie razem.